Gniewinie odbył się 17 turniej kół gospodyń wiejskich. W tegorocznej edycji startowało 7 kół, a były to KGW Bolszewo, Kostkowo, Kaczkowo, Szemuc, Strzepcz, Luzino oraz Sasino. Przez ponad 3 godziny panie zafundowały publiczności dużo śmiechu oraz zabawy. Jak powiedziały uczestniczki, turnieje są dla nich nie tylko zabawą, ale i odskocznią od codzienności. Po prostu jest to dla nas i zabawa, i spotykanie się, z integracja, jak tu pani Hania powiedziała, i taka zabawa, i uczenie się, i no jest to przede wszystkim taka odskocznia od zwykłych dni, bo spotykamy się na próbach, śmiejemy się, próbujemy nowych scenek, nowych, każda coś tam dołoży, coś powie i z tego wychodzi to, co widać. W konkurencji kulinarnej zwyciężyło KGW Sasino, edukacyjnej Bolszewo, wokalnej Kaczkowo, modowej Szemut, tanecznej Strzepcz, natomiast KGW Luzino otrzymało wyróżnienie za ogólny wyraz artystyczny. Jury wyłoniło także laureata Grand Prix, który będzie reprezentował nasz powiat na turnieju wojewódzkim. Jak widać, kół jest coraz więcej, jest ich bardzo dużo, dlatego odbywają się również eliminacje w gminach. Proszę sobie wyobrazić, dzisiaj mamy 7 kół, ale proszę sobie wyobrazić, że w gminie potrafi być 16-17 kół, a więc te eliminacje idą oddolnie w gminach, po czym w powiatach, tak jak tutaj. A więc nasz powiat na turnieju wojewódzkim reprezentować będzie KGW Kostkowo z gminy Gniewino. Wszystkim paniom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. W starostwie powiatowym w Wejherowie odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami oraz instytucjami otoczenia biznesu z naszego powiatu. Temat, który głównie poruszany był podczas spotkania, to współpraca samorządu powiatowego ze środowiskiem biznesowym. Spotkanie składało się z kilku punktów. Pierwszym z nich była prezentacja przedstawiona przez wicedyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie. Jaka jest oferta ze strony urzędu dla pracodawców, na co można ubiegać się o środki z Funduszu Pracy? Ponadto jakie są możliwości pozyskania funduszy zewnętrznych, m.in. funduszy unijnych, o tym będziemy mówić i będziemy mówili też o zmianach ułatwiających, że tak powiem, stosunki czy kontakty pracodawców z urzędem, a więc co robimy, aby poprawić jakość obsługi pracodawców w urzędzie. Podczas spotkania przedstawiono również informacje na temat funduszy unijnych oraz podstawowe informacje o typach programów i aktualnych konkursach dotacyjnych. Uczestnicy spotkania z uwagą wysłuchali wszystkich informacji, a w części przeznaczonej na dyskusję chętnie zadawali dodatkowe pytania oraz sugerowali konkretne rozwiązania w celu sprawniejszego załatwiania swoich spraw urzędowych w starostwie. W starostwie powiatowym w Wejherowie odbył się pierwszy w tym roku konwent samorządowy. Była to również doskonała okazja, aby zaprosić i poznać nowego wojewodę pomorskiego Dariusza Drelich. Takie spotkania są bardzo potrzebne. Wymieniamy się przede wszystkim opiniami, sugestiami. Ja też chcę wysłuchać potrzeby, jakie mają wójtowie. I wspólnie ustalamy strategię działania na dany rok. Dzisiaj akurat jest pierwsze spotkanie w tym nowym roku, więc też powiemy sobie, poruszymy tematy dróg najważniejsze, jakie są propozycje na ten rok do ustalenia, ale też ustalimy, jaką tematyką będziemy się zajmować w całym tym roku. Jak podkreślała podczas spotkania starosta, współpraca jest bardzo potrzebna, gdyż łatwiej i taniej jest zrobić coś, gdy robi się to wspólnie. Podczas konwentu wojewoda odpowiadał na liczne pytania. Wśród spraw interesujących zebranych były tematy dotyczące programu przebudowy dróg lokalnych, inwestycji, skrócenia terminów oczekiwania na decyzję czy programu 500+. W spotkaniu udział wzięli wójtowie, burmistrzowie oraz przedstawiciele Urzędu Miasta.